Siemano, w kolejnym odcinku na kanale. Jesteśmy już, można powiedzieć, że przy końcu drogi. Zostało nam jakieś 10-20 km. Także widzicie, mijamy ich sporo. Sporo motocyklistów. Widoczki są fajne. Niby taka wieś, ale jednak dolina. Więc co, zapraszam do oglądania. W sumie to zapraszamy do oglądania, tylko jak na razie nie łączymy się interkomami, bo nie wiadomo ile przetrwają. Będziemy tu trochę. Dobra, zjeżdżamy sobie tutaj, gdzie mieliśmy zjechać. Potem sobie skoczymy na jakąś szamę i sobie pośmigamy na miejscu. Może się uda jakąś ekipę. Jedziemy na razie pod górkę, zobaczymy jak to będzie. Siemano! Siemano, jesteśmy prawie na miejscu. No, prawie. Prawie. Jak dojedziemy w ogóle? Tak, bo nawigacja tu nas prowadzi no nieciekawą drogą. Zaraz no i czekaj, bo muszę sprawdzić, bo nie. Coś tak nas do dupy te ciągnie. No tak. Właśnie, też tak zauważyłem. Że coś nas do dupy pociąga. Autobus tu się nawet nie zmieści. To jakim cudem się tu zatrzymuje? Wychodzi na to, że w prawo 19 km. Ile? 19. Ja pierdzielę, ja myślałem, że prawie na miejscu jesteśmy. Nie, bo my zrobili dopiero 61 CPN, a tam jest 9. Jo, co? Jak się przestraszyłem. Czego? Ptak mi kuwa w lampę wleciał prosto. Dobrze, ptak, a nie topę. Ja myślałem, że jeszcze jest 2 km i na miejscu. A tu jeszcze 19? O. A to kurde, do szamy to daleko będzie. A mi już dwie kreski paliwa wciągnęło. To jest chyba ze 3-4 litry. Nie no, 4 może nie. A nie wiem, może mi faktycznie tak mało spalił. Ile my przejechaliśmy? Mamy radę, tam gdzieś CPN na pewno będzie. Półtora litra mi może spalił? Może 2 litry? Czekaj, teraz gdzie? No nie wiem, panie. Kurde, muszę ten uchwyt już kupić, bo mnie denerwuje. Ciekawe, czy tu ktoś jest z tych miejsc, co na supermoto jeździ, nie? Wiem, że w Gorlicach na pewno ktoś był, ale tutaj to trochę dalej niż Gorlice, nie? Wychodzi na to tam w górę chyba. Nie. Tutaj? No. O kurde, a widzisz tam te winko tam w górze? Widzę. Lekka rączka. O, puma. Puma z lasu wybiegła. No i znowu się zatrzymy, bo chyba nie wiem jak to... Zalesie, Lipnica Wielka, Drwalik, Drwalik. Dobra, panie kolego, stan kilometrów? W prawo i chyba prosto cały czas. O, lagi ci trochę pocą, ale tak troszeczkę. W prawo i prosto. Jestem mile zaskoczony, bo nie jeżdżę jakoś oszczędnie, a pewnie mi trójkę na 100 km wciągnie. Bardzo mnie to cieszy. No bo tu jest ten hotel, gdzie się zaczyna Positive Way, nie? No. No to te fury tam stoją czasem, Lambo tam czasem stoi, McLareny. O, stoją McLareny, zrób mi fotę. Cześć, kurwa, jakie pomarańczowe fajne. Ja pierdolę, kozackie fury. McLaren? No zajebiste. Nie, my mamy skręcić tam w lewo. Tam w lewo? O. No to nawracamy. Jedź, bo ja jestem tym. Podróżnikiem, ty jesteś nawigatorem. To w tą stronę tak do dupy, w drugą już będzie dobrze, bo już polecimy tak jak... No tak, w drugą będzie lepiej. Zawsze się wraca szybciej. No fajnie tu jest. Na miejscu. Dobra, teraz gdzie tu mają jakąś szamę? Trzeba się zorientować. Najpierw jedziemy jeszcze kawałek dalej, bo to jeszcze nie tutaj centralnie. Chyba że tak. Gdzie my są? Grudek nad Nudańcem. Dunajcem. Już mi dupa odpada, ale mam kolegę. Już cię nie potrzebuję. Widzę właśnie, żeś pan chuje. Tu będziemy się zatrzymywać. Dzień dobry, panie kolego. Tu w prawo skręcimy. O, cieszcie, bo knajpa otwarta. Chodźcie tu moto po tym przysiadeczce. O, mnie plecy bolą, wszystko mnie boli. O Jezu. Kolarze dają na radę. Towarzyści. Dzień dobry, panie motocyklisto. Podjedź trochę, bo ja tu miejsca nie mam, stoję na pasie. Miała matka syna. Syna jedynego. Syna jedynego. Którędy? To prosto. Niech żyje zabawa. Do białego rana. Haha. Jedź.
już nie wytrzymam dłużej, jak myślacie. Ty szukaj sklepu! Jedź, jedź do przodu, się zleje chłopie. No dobra! Gdzie chcesz opróżnić swoje jajka? Jedź na razie, kurwa, nie wiem, bo się oleje, to jest chuja wafla! No jadę, no nie, nie krzy! Szybciej się nie da! Widzisz, że korki! Tam nie będę siedł lat. Lipie, lipie, siedziała na lipie, wołała Filipie, Filipie, potraf mnie po... Tam my mogli skręcić, kur... No mogliśmy, mogliśmy. Jedź na razie, jedź, albo jesteś w prawo, to się zatrzymaj. To jest... Dobra, zatrzymam się tutaj? No. Okej. O, szukaj tu sklepu. Aż mi się chce teraz sklepu, będę szukał. Ja poszukam. Idź. Tam, żeby cię nikt nie słyszał. Mhm. Ja poszukam sklepu. Ach, nie poszukam sklepu. Chodź tu do mojego moto, bo kluczyków nie biorę. Zasięgu nie mam. O, ty tam na dół idziesz? Nie boisz się kleszczy? A, ty mnie nie słyszysz. O, każdy zostawił. Jesteśmy tutaj. Szukaj w tym obszarze. Sklepy, kurwa, spożywcze. No jak co? Mi trzeba sklep! Rozumiesz to? Kogut Andrzej, sklep spożywczy. Tu będzie miał otwarte na pewno. Dawaj, 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 nie ma czasu. Ładuj się na to. Nie wiem, o co jakiej. Trzyma się ten interkom mi? No. No to dobra, to jeszcze wytrzyma. O, ale mi coś mi zapachniało. To jest knajpa taka zajebista, to się tylko na swój drogę. Chopie, to za obie stówkę trzeba dać mi. A, to panie, to jedziemy dalej. No. O. No to już hotel jest, nie knajpa. Knajpa! To jest ta knajpa, a tak jest. Zajebista knajpa. Zajebista knajpa, kurwa, panie. To jest taki zajebisty ten. Pod ziemią jest taki zajebisty parking. Tam chłopie same takie fury stoją, że jodźcie pierdziel. Tam? W tym hotelu? No. Gdzie ten sklep, jebany? Chodźcie tu zatrzymamy gdzieś. Chodźcie tu zatrzymamy. Sklep, jest sklep, ale nieczynny. Ale widoczki potężne, nie? W tamtej stronie zwłaszcza. No, będzie się trzeba wrócić tą dróżką za chwilę. 4 km do centrum ustawiłem, to tam powinny być sklepy już. Ale centrum to tam chyba... No nie, no tu, nie tamto centrum, bo tamto było już dalej. Tu jest jakieś pizzeria, tam jest jakieś pierdoły, chodź. Daleko? 4 km. Ale miało być 2. Miałem ochotę na obiadek, ale pizzę też bym przytulił. No. A gdzie cię prowadziło, panie kolego? Nie wiem, gdzieś tu właśnie. Ale centrum czego? No, gdzieś tu. O. Chodź, pytamy małych ziomków. Siema, macie super glu gdzieś? Dawaj teraz. No to chodź, 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 chodź. O, tam jest żabka. Gdzie? Naprzeciwko drogi. Tak? Intercom connected. Dobra, no dotkamy na Nowy Sącz i do domu pewnie, na Gorlicę, nie? Trochę poczekamy. No. Prosto? Prosto, prosto. Miało miasto monitorowane. Ho, ho, chodź, zrobimy tutaj teraz. Teraz? No. My na przemyśl mamy jechać. Tak? Ale mi się zdaje. Proszę, żeby tu nic nie odjebać, żeby zaraz nas nie zawinęli. Właśnie, akurat tak. Czekaj, my musimy jechać. Nie wiem, gdzieś się można pobujać jeszcze, wiesz, to tam... Właśnie chcę tak wjechać, tak, nie chcę jechać w centrum, a chcę tam wjechać tak trochę inaczej. No do domu tam wiesz. Dobra, chodź tu chłopie, bo będziemy z jutra ten jest. Milicja jedzie, już kur. Oczy dookoła głowy. Dwa! Jeden! On mi się odbija z kasku tą pizzą. Mi też. Jak tam twoja nawigacja? No. Musimy jechać prosto. Tak. Potem na skrzyżowaniu pojedziemy, panie kolego, w prawo. Tak. Przejedziemy przez cały Nowy Sącz. Tak. Później znowu w prawo będziemy się kierować na Gorlicę.
Mów, szybko! Do widzenia, my friend! Do widzenia, dostawcie łapkę w górę!